teraz temat trochę obok bieżącej polityki, temat, który pewnie będzie rozważany i dyskutowany w najbliższym czasie, bo dotyczy istotnego elementu ekonomii w czasach koronakryzysu. Przy telefonie Jan Zygmuntowski, prezes think tanku Fundacja InStart. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jest Pan sekretariuszem Listu Młodych Ekonomistów, bo sam Pan jest także ekonomistą, rzecz jasna, na temat zmiany zapisów polskiej konstytucji w zakresie limitu zadłużenia się państwa. Kilka lat temu, no ponad 10 lat temu, kiedy był kryzys zadłużeniowy w Unii Europejskiej, polskie rozwiązania uznano za modelowe, które mają ograniczyć zadłużenie się państwa. Trochęśmy się szczycili tym, że mamy tak sztywne wskaźniki w naszej konstytucji, że rządy nie mogą się nieodpowiedzialnie zadłużać. Tymczasem minęło kilka lat, mamy nowy kryzys i młodzi ekonomiści już nie są tak bardzo dumni, przynajmniej część młodych ekonomistów nie jest tak bardzo dumna z tych zapisów limitu zadłużenia. Dlaczego tak jest? O co chodzi i jaki cel ma Państwa list? Dodajmy jednak tutaj, że wtedy, kiedy przeszliśmy suchą stopą przez ten kryzys, gdzie byliśmy nazywani też Zieloną Wyspą, no to jednak pokazało się to na tych głównych wskaźnikach ekonomicznych, na wzroście PKB. Natomiast realne koszty tamtego kryzysu ponieśli wtedy pracownicy. Mieliśmy rozpowszechnienie się umów cywilnoprawnych, tak zwanych umów śmieciowych. Dziś z kolei tych pracowników mieliśmy kilka milionów, którzy na tych umowach byli. To jest poważne. Ważny problem rynku pracy, więc ktoś te koszty ostatecznie zawsze ponosi takiego kryzysu. I w tym przypadku my chcemy zauważyć, że kiedy kolejne kraje decydują się na duże pakiety fiskalne, na zdecydowane działania, my możemy być ograniczeni zupełnie arbitralnym limitem, który Polska jako jedyny kraj na całym świecie wpisała sobie, i to jeszcze w czasie powstawania naszej konstytucji, w sytuacji, która była zupełnie inna 20 lat temu, wpisaliśmy sobie do konstytucji ten limit, bardzo pokazujący, powiedzmy, wtedy taki dominujące myślenie o gospodarce, ale dziś mamy zupełnie inne warunki. Dług jest zaciągany bardzo często prawie po zerowych kosztach, albo nawet po ujemnych kosztach. Polska również, to nie tylko strefa euro, Polska również emitowała obligacje w ostatnim czasie, teraz w trakcie pandemii, które były denominowane w euro i za które inwestorzy dopłacali jeszcze. Więc tak długo, jak państwo jest w stanie się zadłużać na inwestycje rozwojowe, dodajmy, na inwestycje rozwojowe, i póki możemy mieć inne mechanizmy, rady fiskalne obecne w 40 innych krajach świata, bardziej elastyczne mechanizmy, to nie musimy pilnować tego sztywnego limitu z konstytucji. Ale to by znaczyło, że ten zapis, który mówi twardo 60% PKB, limit zadłużenia dla państwa polskiego, w tej chwili może być szkodliwy, może być hamulcem dla polskiej gospodarki, patrząc na inne, na naszych sąsiadów i na inne modele gospodarcze. Absolutnie. Jeżeli spojrzymy na inne kraje europejskie i szczególnie moment wychodzenia z kryzysu, który mieliśmy teraz, tą recesję, no to szczególnie ważne jest to, żeby nie obawiać się dynamicznego impulsu fiskalnego. Mamy masę potrzeb takich jak transformacja energetyczna, odbudowa kolei, inwestycje w przemysł 4.0, które jeśli dziś zostaną poniesione, to w przyszłości doprowadzą znowu do spadku tego wskaźnika długu do PKB. Ale inwestycje na tym polegają, że dziś się zadłużamy, żeby jutro być w stanie czerpać z tego korzyści. Większość krajów strefy euro teraz o tym kryzysie nie ma takich obaw. I mimo że ten limit 60% Polska wpisała sobie na wzór tych kryteriów tak zwanych z Maastricht, tak, czyli tych obowiązujących strefę euro, my je wzięliśmy jako jakiś taki dobry wskaźnik, to kraje w strefie euro już dawno się go nie trzymają. I jedynym wyjątkiem, właściwie pozytywnym wyjątkiem, są kraje skandynawskie, kraje północne. Jednak tam po prostu zamiast oparcia się o bardzo tani dług, mamy progresywną politykę gospodarczą, czyli bardzo wysokie podatki, bardzo równościowy system gospodarczy. Więc to jest właściwie, mamy tylko dwa wyjścia. A że ciężko będzie teraz przekonać wszystkich do takiego progresywnego opodatkowania, no to prawdopodobnie powinniśmy korzystać z długu.
pamiętajmy, że w tej kadencji, tej kampanii na urząd prezydenta do następnej kadencji kandydaci się prześcigali w deklaracjach, że nie będą podwyższać podatków, a w Polsce mamy system degresywny, czyli obywatele najbogatsi płacą mniej podatków procentowo niż obywatele ubożsi. Nie jest to chyba najlepiej skonstruowany system, najbardziej sprawiedliwy, bo osoby bogatsze znacznie więcej korzystają z infrastruktury chociażby, bo częściej jeżdżą autostradami, kiedy tylko mogą. Tyle kropka dygresji, ale jeszcze jest pytanie o to zagrożenie długiem, że jest ten sztywny zapis i być może on chroni nas od scenariusza greckiego, którym tak często nas straszono, czy hiszpańskiego, czy włoskiego, że jeżeli wymontujemy ten bezpiecznik, to kolejne rządy będą się bez opamiętania zadłużać i w końcu wpadniemy w kryzys zadłużenia, który może dusić gospodarkę bardzo mocno, jak to widzieliśmy w przypadku Grecji albo Hiszpanii czy Włoch. Tak, tylko za każdym razem podawane są przykłady dosłownie tych dwóch, trzech krajów europejskich, które łączy też niestety jedna inna cecha, to znaczy nie mają możliwości prowadzenia suwerennej polityki monetarnej, ponieważ nie mają własnej waluty. Więc to są kraje, które dołączyły do strefy euro, którą od samego zresztą początku Robert Mandel, czyli twórca teorii w ogóle optymalnych obszarów walutowych, od początku wskazywał pewne cechy, które taki obszar musi spełniać. Strefa euro niestety, i przyznam to jako raczej sympatyk projektu europejskiego, że strefa euro tych cech nie spełnia. Więc w takiej sytuacji te kraje nigdy nie miały szansy, żeby swoją walutą i polityką monetarną tak podziałać, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji. Polska, jeszcze raz powtarzam, jest jedynym krajem, który w swojej konstytucji na wszystkie kraje świata, których jest dobrych kilkaset, około 200, jako jedyna sobie wpisała w ustawę zasadniczą takie rozwiązanie. Drugim krajem, który jeszcze się o to pokusił później i wprowadził to do ustawy, jest Słowacja, która teraz w trakcie tego kryzysu przechodzi przez identyczną rozmowę, przez jaką my przechodzimy, bo dosłownie w ciągu 8 lat zdążył się już tak ten klimat zmienić. To jeszcze jedno pytanie, bo podobnie myśli premier Mateusz Morawiecki, bo to z think tanku bardzo zbliżonego do, nie tylko do rządu, ale szczególnie do osoby premiera, czyli Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dochodzą głosy, że właśnie trzeba ten limit znieść. Z drugiej strony sfery rządowe, Jarosław Kaczyński w weekend w Polskim Radio mówił, uda nam się nie naruszyć tej granicy, więc być może ta rozmowa jest niepotrzebna, bo Polska przynajmniej tym razem zdoła utrzymać swój wzrost, nie przekracza limitu zadłużenia, które jest zapisane w Konstytucji. Moim zdaniem to jest rozmowa na temat, tak naprawdę, to jest rozmowa na temat uczciwości, na temat transparentności, na temat tego, co naprawdę pokazujemy obywatelom. Polska korzysta z innego sposobu liczenia długu niż sposób liczenia europejski, bo zwraca uwagę wyłącznie na taką ściśle pojmowaną sferę budżetu. Tymczasem sposób liczenia długu europejski brałby pod uwagę również fundusze celowe, które są państwowe. I to się właśnie u nas wydarzyło. Znaczy, żeby nie grozić sobie tym limitem, szczególnie Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju przejęła na siebie obowiązki zapewnienia tego finansowania. I z perspektywy europejskiej, z perspektywy takiego zdrowego rozsądku, to grozi nam spotkanie się z tym limitem i dlatego o tym limicie warto rozmawiać. Więc ja się tutaj niestety, ale z prezesem Kaczyńskim absolutnie nie zgadzam i myślę, że to jest kwestia właśnie uczciwości po prostu takiej, żeby mówić obywatelom, tak, sytuacja rzeczywiście jest taka, że pora porozmawiać o tym limicie i nie udawajmy, że się w nim zmieścimy, bo taka dyskusja, zmieścimy czy nie zmieścimy, to prowadzi do tragedii niestety. I wydaje mi się, że tutaj te kręgi rozwojowe związane z premierem Morawieckim mogą być na dobrym tropie i trudno też nie zauważyć, że premier czyta współczesną literaturę ekonomiczną, więc myślę, że rozumie dobrze, co się dzieje. Natomiast my zwracamy uwagę na to, że to nie może być tak, że sobie teraz popuścimy pasa całkowicie. Muszą być razem z tą transparentnością inne nowe mechanizmy. Taki, który proponujemy po pierwsze w liście, a po drugie też rozmawiamy o nim z różnymi organizacjami, to jest Społeczna Rada Fiskalna, czyli na wzór właśnie 40 innych krajów świata powołać radę, w której będą zasiadali przedstawiciele związków branżowych, związków zawodowych, eksperci, którzy będą w stanie komentować na bieżąco to, jakie są propozycje budżetowe, jak ktoś będzie próbował zmieniać zapisy dotyczące emerytur, to będziemy w stanie wtedy powiedzieć, tak, to jest dobre, nie, to jest złe. Gdyby taka rada miała odpowiednie instrumenty działania, mogła wpływać na przykład na prezydenta, to byłaby świetnym bezpiecznikiem, ale
elastycznie działającym, dopasowanym do sytuacji, a nie po prostu takim sztywnym pomnikiem myślenia z lat 90. Jak jest zapis w Konstytucji? Jeszcze jedno pytanie, które już na które odpowiedź nie padnie, bo nie ma czasu, kto miałby taką radę wybierać i czy ona na pewno mieściłaby się w systemie demokratycznym, bo są takie obawy, że kolejne rady, nie rady, gdzieś tam funkcjonujące poza systemem elekcyjnym mogą naszą wolność ograniczać. No, może niech pan odpowie, żeby nie było nie fair. Ja myślę, że chodzi właśnie o jeszcze szerszą demokratyczną reprezentację grup. Chciałem zauważyć, że od początku kryzysu Rada Dialogu Społecznego, która normalnie służyła chociażby związkom czy organizacjom branżowym do pokazywania swoich problemów, została zawieszona. Więc jest to raczej próba odbudowy takiego demokratycznego mechanizmu. Powiedział Jan Zygmuntowski, ekonomista młodego pokolenia, prezes zarządu think tanku Fundacja Instrat. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.